Karabin Galil, żydowski karabin, żydowskie piechoty. Przełącznik full auto, ogień pojedynczy. Mamy tutaj jeszcze ich napisy, cokolwiek znaczą. Jest to karabin piechoty. Gdybym miał wtedy wybór, wziąłbym raczej piechoty zmechanizowanej. Czyli gdzieś dotąd krótszy, troszkę lżejszy, chociaż przy tej wadze jest to kawał stali, naprawdę ciężka broń. Wymieniłem chwyt przedni z tego drewna na taką szynę. Z czasem to jeszcze oszpejuję. Tutaj jakaś latarka, jakaś optyka. Rączka chwytu również do wymiany. Obecnie braki w dostawach. Kolbę chyba sobie zostawię. Jest paskudna, ale to jest kawał stali, jest bardzo wytrzymała. Zawsze można. No, jeśli kupimy taki właśnie karabin z magazynu, to trzeba się od razu nastawić na trochę pracy. Jeśli chodzi o tłuszczenie tego ze smaru wojskowego, to jest troszkę nam to zajmie. Tak to wygląda z tej strony. Jeszcze jakiś czas temu był problem z magazynkami. Były tylko takie dostępne w cenach 300 zł albo i więcej nawet. Obecnie mamy te potaniały, do tego mamy dużo wersji plastikowych za 115 zł. To jest duża różnica. Podpinamy magazynek łukowo jak w kałachu i odpinamy. Ten karabin ma coś w sobie, jeśli chodzi o jego prostotę i brzydotę, ale ma ten swój taki surowy urok. Na pewno nie będzie to karabin tarczowy do robienia wyników na zawodach. Raczej to będzie taki na trudne czasy, do zabawy. Amunicja natowska 223. Jest jeszcze w wersji amunicji 762 na 39. To już też jest kwestia dyskusji, co jest obecnie lepsze. No, ceny amunicji się zmieniają. Zawsze amunicja natowska była trochę droższa, przy czym ta trochę droższa to było 20-30 groszy. Teraz te ceny no to są zupełnie zwariowane, albo amunicji nie ma, albo po prostu jest, ceny są, że tak powiem, nieprzystępne dla przeciętnego Polaka. Tak on wygląda z innej perspektywy. Naprawdę jak na taki stary karabin można go fajnie oszpejować i nabierze w miarę ludzkiego wyglądu. Przyrządy celownicze. Jeśli chodzi o tą rączkę i o tą szynę, to jest trochę problematyczne po prostu. Czasami jeśli będziemy przeładowywać bez rękawic, to można się zaciąć. Są też szyny oczywiście bez tego elementu tutaj. To też jest jakaś opcja, po prostu bierzemy szynę. No, sam chwyt przedni. Tutaj zapięcia na pas. Z tej i z tej strony. Oznaczenia żydowskiej armii. Jakieś tam numerki ichniejsze.